Dzień dobry, Mateusz Benusz, zapraszam na informacje ze świata sportu. W rozegranym w Opolu meczu piątej kolejki Fortuna pierwszej ligi Chrobryk przegrał z Odrą Opole 0-1. Zdecydowały czerwona kartka w 30 minucie dla gości i rzut karny dla gospodarzy na minutę przed końcem spotkania. Cóż, ten mecz można oceniać do 30 minuty i po 30 minucie z tą sytuacją z czerwoną kartką osobno. Myślę, że przez te pierwsze 30 minut jeden i drugi zespół dość łatwo dochodził do sytuacji strzeleckiej, do sytuacji bramkowych. Jeden i drugi zespół myślę, że miał problem z trzymaniem odległości między liniami i sporo było odległości dla jednego i dla drugiego zespołu, przez co myślę, że w pierwszych 10 minutach już było po kilka sytuacji dla jednej i drugiej strony. Mecz był dość wyrównany, otwarty i każdy zespół chciał strzelić bramkę. Natomiast nie chcę komentować tej sytuacji z 30 minuty, bo musiałbym powiedzieć pewnie znowu kilka zdań za dużo. Natomiast myślę, że każdy, który minimalnie zna się na piłce, wie, że grać w czwartek przez większość meczów 9-11 i 4 dni później grać zdecydowaną większość meczu 10-11, to jest to taki wysiłek i emocjonalny, i fizyczny dla zespołu, że bardzo ciężko oceniać pod kątem jakichś elementów taktycznych i bardzo ciężko obiektywnie oceniać wtedy grę jednego i drugiego zespołu. I to tyle. Dobry wieczór. No tak, gratulacje oczywiście dla zespołu za tytaniczną pracę, jaką dzisiaj wykonaliśmy. Mieliśmy świadomość tego, że Chrobry jest bardzo dobrze zorganizowanym zespołem w defensywie. Ta czerwona kartka oczywiście też sprowokowała jeszcze bardziej większą determinację w obronie u Chrobrego, więc cofnęli się i... No i rzeczywiście było ciężej. Druga połowa, no to tak naprawdę większość czasu to nasze ataki. W końcu spuentowane oczywiście rzut karny. Cieszy strzelona bramka, ale to co powiedziałem chłopakom, tak naprawdę ciężką pracą do wszystkiego można dojść i tak dzisiaj wytargaliśmy te 3 punkty. Piłkarki ręczne Zagłębia Lubin zanotowały kolejny triumf w turnieju w ramach przygotowań do nowego sezonu PGNiG Superligi Kobiet. Miedziowe zajęły pierwsze miejsce podczas 24. Międzynarodowego Memoriału Henryka Kruglińskiego. Lubinianki w hali RCS zanotowały zwycięstwa z Piotrkowią Piotrków Trybunalskim, mistrzem Ukrainy Galiczanką Lwów oraz remis z JKS Jarosław. Te wyniki zapewniły miedziowym końcowy triumf w turnieju. Cieszę się z takiego zakończenia. Oczywiście ten ostatni mecz sporo nam trudności przyniósł, niemniej jednak efekt końcowy się liczy i takie mecze są nam bardzo jeszcze przed rozpoczęciem tego sezonu potrzebne. Taka gra na dużej adrenalinie, na dużym ryzyku i stresie i myślę, że ten turniej pod tym względem zdał egzamin. Turniej odbył się z udziałem publiczności. Kibice Zagłębia mieli okazję zobaczyć swoje zawodniczki w akcji na parkiecie. Pierwsze takie granie z drużyną tutaj na tej hali w Zagłębiu. Także myślę, że nasze zgranie jest coraz lepsze i przed ligą to dobry prognostyk, że wygrywamy ten turniej. Zagłębie zajęło pierwsze miejsce, drugi był Jarosław, trzecia Piotrkowia. Na ostatnim miejscu ukończył mistrz Ukrainy. MVP Memoriału została Kołowa Zagłębia Drabik, najlepszą bramkarką Saltaniuk z Lwowa, a królem strzelców Magda Balsam z JKS-u. MKS Zagłębie Lubin i MKS Żakiew Dzierżoniów podpisały umowę o współpracy. Przedstawiciele obu klubów spotkali się w sali konferencyjnej hali Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. W ramach umowy o współpracy oba kluby będą prowadzić wspólne szkolenia, staże trenerskie oraz akcje promocyjne. Przewidziane jest również przekazywanie zawodników bez ekwiwalentu za szkolenie. Chciałem podziękować za miłe słowa o klubie. Cieszy mnie to i wasza polityka wpisuje się w naszą, dlatego że my w drużynie męskiej stawiamy przede wszystkim na młodych, obiecujących piłkarzy ręcznych. Słusznie pan zauważył, że i Dawidzik, i Czuwara to są dzisiaj wybitni reprezentanci Polski i mam nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje kolejnymi Czuwarami czy Dawidzikami. Stosowne dokumenty w tej sprawie podpisali przedstawiciele obu klubów. My jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się dzisiaj podpisać porozumienie o współpracy. Jako mały klub drugoligowy, jeżeli chodzi o piłkę ręczną seniorską, ale klub głównie opierający swoją działalność na młodzieży, chcemy czerpać wzorce z klubów najlepiej zorganizowanych i najlepiej funkcjonujących, również sportowo, jak i tak jak powiedziałem tutaj w strukturach tych najważniejszych na Dolnym Śląsku i w Polsce.
Dlatego ta współpraca jest dla nas wielką nobilitacją. Cieszymy się bardzo, uważamy, że tutaj jest rozwój dla naszego klubu, dla naszych zawodników młodych. Chcemy wspierać kluby dolnośląskie, ponieważ ścieżka, jaką pokazali zawodnicy, którzy już u nas byli, Jan Czuwara, Dawid Dawidzik, że tutaj ten przystanek Lubin to się kojarzy z czymś dobrym i później jest otwartą drogą do naprawdę kariery na najwyższym poziomie. Na współpracy ma skorzystać również Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zagłębia Lubin, która szkoli najlepszych zawodników w regionie. Prowadzona przez nas szkoła sportowa ma ewentualnych przyszłych swoich uczniów, wychowanków i ta współpraca na tej niwie młodzieżowej będzie się dalej rozwijać i nowi adepci do naszej szkoły mogą też pochodzić z innych rejonów niż powiat lubiński. MKS Żagiew Dzierżoniów powstał w 1963 roku. Największym sukcesem sportowym klubu jest awans w 2007 roku do pierwszej ligi. To już wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.